No Mirek, mów co tam. Nie, jadę dopiero z roboty, bo jadę z rafinerii, wiesz, bo temu jednemu tutaj kierowcy popsuł się motocykl. No i widział, że jeszcze na parkingu stoję, szybko do mnie dobiegł. Podjechaliśmy pod jego motocykl, bo coś tam mu się jakieś popsuło, jakieś elektryczne problemy. No i ten, no i wiesz co, no i zawiozłem go teraz tutaj do domu, bo on mieszka 15 km od rafinerii. No i teraz jadę do Bergen, bo do chałupy mam 80 km, nie? Także będę jechał do chałupy teraz. No. Nie, możemy gadać, bo ja mam słuchawki w uszach i jadę i możemy gadać, nie ma problemu. No. 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 Dlaczego? No. Ale ja... Ale jaja, no. Ale Mirek, to ja ci mówiłem o tym, co kolega taki jeden mówił mi, żeby kupywać te mieszkania komornicze. Że to tanio można kupić, remontujesz i później sprzedajesz i pieniądze masz z tego. No. Ale Mirek, widzisz, jakbyśmy wiedzieli, można było kupić to mieszkanie I wtedy powiedzmy ewentualnie z Mariuszem jakoś się dogadać, jakby chciał to mieszkanie trzymać, by nam spłacił to. No. Bo mogliśmy kupić to mieszkanie, gdybyśmy wiedzieli, a on nie wiedział nic o tym, nie? Można? A to on ci nie sprzeda za takie pieniądze, Mir. To jedynie, ale widzisz, a dlaczego Mariusz powinien być poinformowany, że to mieszkanie idzie na sprzedaż? Czy oni o tym nic nie wiedzieli? Bo wiesz, bo ja mogłem wykupić powiedzmy to mieszkanie za 35 tysięcy, no to jest, wiesz, to jest, no. Wiesz, ja ci powiem, z jednej strony to też jest ich wina, bo oni papieroski, a o życie własne nie dbali. Woleli... No...